Witajcie, kochani, Monia, kosmiczne moniologii i znaki zodiaku. Zaraz się dowiemy, jaki. Ty już wiesz, ja jeszcze nie. Wodnik już był, dziękujemy. Baran, nasze kochane, intuicyjne, gorące głowy, gorące głowy. Ale z kim taka zabawa, jak nie z baranem, co? Kto ci lepszą radę da? Często nawet nieświadomie. Baranki słodkie, kochane. No. Zobaczmy, zobaczmy, jaka energia wokół was, co tam słychać, co tam w trawie piszczy. Okidoki. O, dobra, wezmę tą. O, proszę bardzo, anioł siły. Jeśli jeszcze tego nie wiesz, to ja już ci tutaj spieszę z informacją, że ty masz swojego anioła stróża, który nad tobą czuwa. Jak i również ty masz mnóstwo siły w sobie, żeby przejść aktualną sytuację i problemy. Ty tą siłę w sobie masz, kochanie. Masz ją, masz. Anioł mocy, siły, potęgi. No. Może nie wiesz, ale jesteś silniejszy niż ci się wydaje. Jesteś, kochanie. Jesteś, jesteś. Uwierz, zaufaj procesowi. Płyń. Nie stawaj okoniem, bo szkoda energii. Życie i tak się wydarzy. A nic się nie dzieje przez przypadek na tym świecie. Absolutnie nic. Zobacz. Zaufaj, przetrwaj i idź do przodu. Zaufaj, przetrwaj i idź do przodu. Może ty za dużo się zastanawiasz nad czymś, za dużo analizujesz, za dużo bierzesz do siebie. Zostaw to. Daj sobie spokój. Naprawdę. Zaufaj procesowi. Zaufaj, że jesteś prowadzony. Zaufaj wszechświatowi. Zaufaj swojej duszy. Ona zawsze wie, czego chce. Zobaczmy karty tarota, co mają dla naszego baranka kochanego, słodkiego, czarującego. O, proszę bardzo, królowa buław. Królowa buław to jest ogień, strzelec lew baran. Haha, to ty. No, ja jestem królową w swoim zamku, ja wiem. Czego ja chcę? Ja jestem twarda, dużo przeszłam, dużo walk stoczyłam, dużo bitew. Jestem tutaj. No. I wiem, czego chcę i idę po to. Dokładnie, i ty to dostaniesz, tylko nie walcz z całym światem, bo szkoda energii. Proszę bardzo. As buław, znowu ogień. Co my tu mamy? Normalnie. Rozpalił nam się ogień tutaj wszędzie. Nowy początek, nowa pasja, nowa radość, coś nowego, coś nowego. Jak czułeś nudę w ostatnim czasie, to to się zmieni. Albo po prostu ty już wiesz, w którą stronę, tylko nie jesteś pewien, czy ci się to uda. A ja ci mówię, że ci się uda. Na pewno. No, jak nie mogę, to przez nogę i dalej mogę. Nie ma tak. O, proszę bardzo. Królowa mieczy, powietrze, bliźniaki, waga, wodnik. Królowa mieczy to jest osoba, która zraniona została w serduszko bardzo mocno i ona już się w emocje nie ma zamiaru na ten moment bawić. Jest mega inteligentna, szalenie mądra. Czasem ostra. No. Kurczę. Zobaczmy, co dalej. O, proszę bardzo, mamy rydwan, wielka arkana. Idę po swoje. Idę po swoje. Idę po siebie. No, sukces. To jest energia raka ze znaku zodiaku. No. No, determinacja ewidentnie jest, tylko
Czasem w tej energii człowiek bardzo szybko się frustruje, jak nie widzi rezultatów od razu, szczególnie baranek. Co? Aczkolwiek ty jesteś na drodze, zaufaj, zaufaj, po prostu zaufaj. No, i 10 mieczy, powietrze. 10 mieczy to jest takie, to jest trudna lekcja życiowa, aczkolwiek to jest nadal lekcja. To nie jest dramat, to nie jest katastrofa, to nie jest tragedia. To miało cię wrzucić na odpowiednie tory. Wiesz? I nawet jeśli ty na to patrzysz z perspektywy totalnego dramatu, to ty masz mnóstwo siły i mądrości w sobie. I nawet jeśli nie jesteś tego świadom, baranie słodki, to ty idziesz po swoje. Idziesz po swoje. Zobaczmy energię twojej osoby. O, proszę bardzo. 7 monet, ziemia, koziorożec, panna byk. To jest taka energia prokrastynacji. Nie wiem, co wybrać. Nie wiem, jak do ciebie podejść. Nie wiem, jak się odezwać. Już po prostu wszystko, czego próbowałem w ostatnim czasie, kompletnie nie działa. No i myślę, myślę, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Energia twojej osoby jeszcze. O, jesteś moją bratnią duszą, mam z tobą tyle wspomnień, czuję miłość i ciepełko w serduszku do ciebie. No, nie wiem, jak rozegrać tę sytuację. Może ty nawet nie wiesz, że twoja osoba tak o tobie myśli. Przez to, że jest w energii takiej troszeczkę wycofanej, ty myślisz, że już całkowicie dała sobie spokój. No. O, proszę bardzo. Król kielichów, woda. Rak, ryby, skorpion. Miłość, poczucie bezpieczeństwa, opieka. Aczkolwiek król kielichów w niskiej wibracji to jest osoba, która w gacie prędzej popuści, niż ci pokaże swoje emocje. No. Oj tak, oj tak, oj tak. Co by ci twoja osoba powiedziała? Myślę o naszej wspólnej przyszłości. No myślę o naszej wspólnej przyszłości. O, tutaj to dam na tego króla. Dam to na tego króla. Dobra. Zobaczmy jeszcze kto i co. Dla baranka. Kto i co? Kto i co? Dziękuję bardzo. No, niech będzie. O, tego pana już widziałam wcześniej, jak mi się karty tutaj szuflowały. Hilarion, święte uzdrowienie. Uhonoruj swoją delikatność. Przepraszam bardzo. Potrzebujesz przerwy, potrzebujesz odpoczynku, żeby się naładować i uzdrowić. Dużo się działo w ostatnim czasie. Uszanuj to. Naładuj się. Twoje światło może wesprzeć innych. No właśnie. Bo jak człowiek jest w dole i w depresji i w negatywnej energii, to również to wokół siebie rozsiewa, co nie? A ty masz to cudowne światełko w serduszku. Masz. I ono uzdrawia twoje otoczenie i ciebie. To tylko głowa podpowiada te negatywne rzeczy. Tylko głowa podpowiada te negatywne rzeczy. Dziękuję bardzo. Co my tutaj mamy? O, proszę bardzo. Spotkanie. Spotkanie na szczycie. Masz więcej przyjaciół i więcej dobrych dusz wokół siebie, niż w ogóle ci się wydaje, tak naprawdę. I praca w grupie to złoto. Tyle ci powiem. Praca w grupie to złoto. Może ty... Właśnie, właśnie. No barany takie są. O pomoc nie poprosi wszystko... Ja sam. Ja sam wszystko. Sam. Słuchaj, w twoim otoczeniu są ludzie, którzy mają ogromną wartość
i chcą się z tobą podzielić tą wartością. Wiesz? Chcą. Wyjdź troszeczkę na zewnątrz, wyjdź z pudełka, otwórz się na ludzi. Nawet żeby ci miał po prostu ktoś coś śmiesznego opowiedzieć. Miałabyś się perliście po prostu roześmiać z tego. Wspaniale! I o to chodzi. O dzielenie się pozytywną energią. O umiejętność poproszenia o pomoc, kiedy to jest konieczne. Zobacz. W momencie, kiedy wzmacniam mój pokój, spokój wewnętrzny, poddaję się wynikowi, to jest moment, kiedy wszechświat naprawdę może pracować. Dokładnie, to jest takie... Nie ma co kontrolować wyniku, bo wszechświat zawsze wie, co jest dla ciebie dobre. Twoja dusza wie, co jest dla ciebie dobre. Tu trzeba wyluzować i nie emocjonować się najmniejszym, wiesz, elementem procesu, tylko ufać, że idziesz w dobrą stronę. Ufać, ufać, ufać. Że jesteś prowadzony w dobrą stronę. No. Całuję cię, Raczku słodki, najserdeczniej. Raczku, może ktoś ma raka. Baranku słodki, całuję cię najserdeczniej. Mua.